No i siemano, dzień dobry, pik pik. Witam Kulfon z tej strony, spikającego mopa z przepięknymi widokami i furdzikiem i dmuchającym wiatrem. Wiem, że ten wiatr dopiero dzisiaj będzie mi dokuczał mocno. Poza tym, jak widzicie, mam słuchawki i wcale nie po to, żeby słuchać muzyki. Właściwie to muzyka, to będzie, można powiedzieć, muzyka na moich uszu. Będę testował Altera sobie na słuchawkach, w praktyce takich prostych, dousznych. Zobaczymy, na ile to przyspieszy, na ile to poprawi w sumie szukanie. A słuchawki z tego względu, że tak, wiatruje dzisiaj strasznie, a będę testował tryb jednoczesny. Znaczy, testowałem go już trochę koło domu, ale teraz go pora na tych polach. Nie wiem, czy wierzycie to pole, to jest w ogóle to pole łuskowe, na którym tutaj mnóstwo łusek się wyciąga. A ja będę szedł, nie wiem, czy tam będzie widać. Tam taki trójkącik jest, tam jeszcze mam niesprawdzone, więc tam jeszcze sobie pójdę. Zobaczymy, co w tamtym polu ciekawego jest. Tutaj w sumie łuski były tak właściwie do połowy tego pola, więc teoretycznie tam nie powinienem mieć wiele łusek. Na pewno się trochę znajdzie, ale zobaczymy, co się znajdzie. No i mówię, chcę zobaczyć na tym trybie jednoczesnym, jak to się będzie szukało. Na pewno dużo więcej śmieci będę wyciągał. No dzisiaj wyjątkowo sam. Dzisiaj wyjątkowo sam, bo Boszu coś się niedobrze czuje. A z Rafałem niby się zgadywałem, ale się w końcu nie zgadałem. W ogóle zakupił Simplexa, nie? Sprzedał Greta, kupił Simplexa, także wie co, dobra. Ostatnio chyba go Boszu podpuści tymi znajdźkami. Też miał gdzieś iść szukać, ale nie wiem w końcu, czy poszedł, nie dogadaliśmy się. Tak się mówi, się trudno. Ja sobie dzisiaj pochodzę, właśnie potestuję to wszystko, jak to działa. Także zobaczymy, czy coś się uda fajnego wydrzeć z pod ziemi. Także dobra, ja się zabieram za szukanie, stroję się, idę szukać oczywiście standardowo coś fajnego, to się będę odzywał do was, nie? No, tamto jednak łuskowe pole to zobowiązuje. Zanim tutaj doszedłem, to jest dosłownie, nie wiem, 300 metrów, to już coś za 4 łuski, żebym wypikał. W sumie tylko dwie kopnąłem, resztę już olałem, ale... No, a jestem teraz na tym polu i pierwsze co, to tubka. Resztka z tubki, ale fajnie się kopie, mięciutka ziemia, fajniutko. Naprawdę jest dzisiaj, kurczę, cieplusieńko, bo jest pewnie 17 stopni. Trochę wiatr tylko przeszkadza, ale jest fajnie i na szczęście tutaj jest tylko przygotowane pole, ale jeszcze nie jest nic zasiane, także mogę śmiało, bezpiecznie kopać. Ale wieje! Ściekło się! Masakra. Mucha strasznie, no ale nic. Idę pika, może coś fajnego tu faktycznie się uda wypikać. Szczotkuję, szczotkuję i nic nie wynajduję. No pokaż się do światła. Kółeczko. Takie małe, niewielkie, ale totalnie nie mam pojęcia. No nie dmuchaj mnie! No i wieje. Totalnie nie mam pojęcia, co to może być, nie? Bo nie jestem w stanie tutaj totalnie nic odczytać. Ale jest jakaś krągłość, no. Nie wiem, może jakieś coś z fenolków, może coś z międzywojnia. Równie dobrze może być coś z PRL-u czy współczesnego. No nie widać kompletnie nic, nie? Ale jest kółeczko i to już cieszy, no. Jest dobry początek. Tu się musiał jakiś gruby zwierz czaić. Bardzo gruby. Skoro taka duża pułapka na grubego zwierza jest. No to przecież tego, że ja w to nie wpadłem normalnie, bo no masę swoją mam, ale to by już mi mogło łapnąć. To już jest konkretna pułapka. No to ogólnie tak mówię, że będę szukał w trybie jednoczesnym, ale domyślam się, że nie każdemu coś mówi w ogóle. Nie każdy chodzi z wykrywaczem i nie każdy chodzi z lepszym też wykrywaczem. No, także tak pokrótce mówiąc, wykrywacze właściwie dzielą się na statyczne i dynamiczne. Tryb jednoczesny, jak nazwa wskazuje, jednocześnie działa i w trybie statycznym, i w trybie dynamicznym. Także pozwala trochę więcej ziemi wydłubać. Nie wiem czemu, ale odnoszę takie wrażenie, że na tym polu to ja guzik znajdę. A nie, chwila, już znalazłem. Jakieś resztki guzika, aczkolwiek po tych ostatnich odcinkach Łodyna i Sapera to tak trochę taki dziwny człowiek zaraz miał skojarzenia, że już nie wiadomo co znalazł, a to tylko takie resztki kalesoniaka,
Nie dmuchaj mi wietrze. I tak ta gąbka trochę tłumi, ale to nie jest to. O, i spadł. Ciebie uciekasz. A poza tym łuski, łuski, jeszcze raz łuski. Ewentualnie jak nie łuski, to folie i tubki. A już się mi powoli pole kończy. Już mi została jedna trzecia. No trudno ci mówi. Najwyżej pójdę na to drugie jeszcze łuskowe. No niech mi ktoś powie, że się wiosna nie zbliża. No zbliża się. I to tak na bogato. Ale ich tu leci. Chodźcie, chodźcie. Róbcie wiosnę. Ale ich tu jest. Ho, 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 ho. Tak, już tyle ich jest, to nie ma bata, to wiosna będzie na bogato. Pewnie sypnie za dwa dni śniegiem, ale... No, ale ładny klucz. Przeszedłem na to drugie poletko, gdzie było dużo łusek. Ale chodzę w tej części, co łusek nie ma. Przemienia aż tyle. No i sygnał piękny, jak na monetę. I jest coś okrągłego. Prawdopodobnie jakaś część od jakiejś maszyny rolniczej albo coś takiego. Bo raczej z niczym mi się to innym nie kojarzy. Tym bardziej, że to nie jest jakieś chyba amelininowe ani inny materiał, tylko raczej stal. Ale okrągłe jest, chociaż tyle, no. Chociaż tyle, coś okrągłego. Ale może coś tu się jeszcze ciekawego znajdzie. Mamy jeszcze czasu trochę. Jest dopiero po 15, więc pogoda piękna, więc trzeba korzystać, nie? Póki nie pada, bo dzisiaj ma nie padać. Coś się zachmurzyło, ale tak nie całkiem, więc także nie ma tragedii. Może coś jeszcze się uda znaleźć dzisiaj. No i to już był sygnał, którego chodząc tylko i wyłącznie na dynamice, za cholerę bym nie zauważył i nie kopnął. A jednak dodatkowo statyka trochę dorzuciła. Wprawdzie nie jest to nic szałowego, no. Zajechany kalesoniak jak zwykle. No ale dzięki słuchawkom i trybowi mieszanemu udało się wygrzebać. I zawsze to nie jest łuska, chociaż z początku myślałem, że jakaś moneta w końcu będzie, że to liczyłem, ale... No ale nie. No jak ja dawno nie miałem kawałka sztućca. Czegoś tam, łyżki, widelca, noża. No dość dawno mi się nie trafił właściwie. Już od paru wyjść właściwie, tak nie miałem. Właściwie za dużo właściwie. Nie miałem takich rzeczy. Ale kurczę, jak tu biednie na tym polu, to normalnie masakra jest jakaś. No, a tak a propos przechodzonych już pól, nie? Ostatnio chodziłem sobie koło domu na takim moim właściwie polu testowym, tam gdzie zaczynałem swoje pierwsze nagrywki z Simplexem, potem z Alterem. Tylko się chodziłem tak po prostu posłuchać Altera, jak piszczy, żeby się trochę do niego przyzwyczaić. No i grzebę bez kamery, to oczywiście fajne rzeczy znalazłem, nie? Bo jakieś dwa halerze się trafiło, mimo że pole przechodzone. Trafił się jakiś fragment pierścienia wiodącego. A teraz, kurde, jak mam kamerę, to się nic fajnego nie trafi. To jest jakaś złośliwość straszna, no. Ale teraz to mnie chce nerwowe kończyć. Żeby takie małe główienka znajdować. Człowiek się obszuka, omęczy. Nawet, kurde, ten mój chiński pinpointer ma z tym problem, żeby to znaleźć. Takie małe główienka, nie ma jakiegoś bezpiecznika pewnie, albo coś, ale... No już cholera by cię alter wzięła, no. Za dokładny jesteś. Nie dużych monet szukaj, najlepiej srebrnych, a nie takich małych, okrągłych pierdółek. W końcu coś wypikane. Czekaj, to jest to? To nie jest to. To jest to, tu. Coś w końcu okrągłego wypikane. Niechby to nawet był PRL. To jest wypikany. Chyba, że to jakaś... dupka od baterii. Nie, no raczej coś jakiegoś monetowego, strasznie zjedzonego. Przecież jeszcze pokażę. Jest to coś tak zajechanego, że tego nie doczyszczę, ale najprawdopodobniej jest to 2 grosze współczesne. No już, nawet nie PRL, no. Chyba. Chociaż mogę się mylić, bo w sumie PRL-owskie było też podobne, a awers niestety jest zajechany, ale nieważne, jest okrągłe. Jest coś w końcu okrągłe, jest to moneta. No normalnie szok i niedowierzanie. Jak tu jest ciężko monetę znaleźć. A tu się ciemno robi, zaraz się trzeba nie zbierać. Już powoli, kurde,
i się zachmurzyło, i się ciemno zaczyna robić, i no ale nic, jeszcze z chwilę pochodzę. Może coś się jeszcze uda, no. Mam nadzieję, że coś jeszcze wyskoczy. Ależ tu miałem przepiękny, wysoki sygnał. No przepiękny. Normalnie tak się nakręciłem, że ażbym nakrętkę wykopał. Znów się coś zaokrągliło. Znów coś. Nie wiem co, ale okrągłe i zielone. To już jest ciekawe. Czyszczę, zobaczę. Ewentualnie jest tej opcja, że wyczyszczę i nie zobaczę. Jakiś taki znowu szrot i totalnie nie do odczytania. Nic tu na nim nie widać niestety. Zajazd konkretny i niestety tyle. Na to nic nie poradzę. Ale jest kółeczko chociaż, no chociaż tyle. Tak się będę pocieszał. Mam! Patrzcie co mam! Ja pierdzielę! W końcu! Widzicie co to jest? Mocno brudne, ale wyczyszczę, ja wam to pokażę, ale jest! Wreszcie! Sukces! Patrzcie, jakie piękne. Prawie mi uciekło moje 5 groszy. 5 groszy międzywojnie. I po takie rzeczy to ja lubię wychodzić. Wiatr nie dmuchaj mi. Bo to jest 32 rok, ja dobrze się przypatrzyłem. Piękne. Piękne międzywojnie. No i jestem zadowolony teraz z takiego wypadu. To rozumiem. Cały dzień człowiek chodzi i nic sensownego, a już końcówka, już zastanawiam się, czy nie iść do auta, a to jeden po drugim monety, no. No wprawdzie tam tych 5 groszy to nic nie przebije, tam to w ogóle było mistrzostwo, nie? A tutaj mam prawdopodobnie 50 groszy albo złotówkę PRL-owską, 87 rok, po przejściach z jakąś dziurą, ale patrzcie, ona dziwnie spuchła. Jakim cudem moneta tak mogła spuchnąć? To jest ciekawe, nie? Ale ją fajnie rozdeło. Ciekawy objaw w monecie, no. To się nazywa syndrom niespokojnego powrotu do samochodu. Idę już w kierunku auta i tak sobie jeszcze macham. No i wymachałem 10 groszy jeszcze. Rocznik. 8. Kurczę, który ty jesteś rocznik? Nie, 6-8 chyba. Albo 6-3? A nieważne, 60 któryś. Ale jest kolejny pieniądz. Kurde, pod koniec zaczęło w końcu coś pieniądz mi sypać. No, no i o to chodzi. Jeszcze po kilku PRL-ach. Właściwie chyba nie, po jednym PRL-u jeszcze. Po jednym takim zajechanym, że już nawet nie pokazywałem. Po dwóch polmosach i kilku łuskach jestem przy aucie. To już pod sam koniec w ogóle nie kopałem tych łusek, bo to nie było sensu. To jest to Simplex mi tyle tych łusek nie pokazywał, co pokazuje ich halter. Naprawdę to jest to 10-20 cm łuska. To jest masakra to pole zauskowane. Ale sam ten ruch na szczęście, tam ta połowa jest ok. No troszkę sobie pochodziłem dzisiaj, nie powiem, że nie. Fajnie było, chociaż z początku się nie zapowiadało, że będzie cośkolwiek z tego chodzenia. Sama lipa, same śmieci, więc no, ale to te 5 groszy, kurde, nie chcę mi czegoś szukać, ale jest, no jest. Jest przepiękne i po to warto było chodzić. Także jak ktoś zaczyna poszukiwania, to słuchajcie, nie poddawać się, trzeba wychodzić swoje, schudnąć parę kilo. Oj tak. Także no, ciemno się zaczyna już faktycznie całkiem robić. Już tak się dość pochmurzyło. Która w ogóle godzina jest? Jest za 15:18. Masakra. Także ja się zwijam, jeszcze muszę zakupy sobie. O ja, zjeść coś w końcu. Masakra. Ale było fajnie. Szkoda, że samemu dzisiaj tego chodziłem, ale no może następnym razem się uda wypaść większą ekipą. Zobaczymy, jak to będzie. Także no, mam nadzieję, że wam się podobało. O, ciapciąg tam jedzie. Tam daleko, czekajcie, zaraz pokażę. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcineczek, że niekoniecznie coś było poza ciapciągiem na końcu.
Ale pamiętajcie, że nie wolno się poddawać, trzeba do końca. Do końca chodzić, może akurat coś się fajnego wyjdzie. No i po ciapciągu. Także no, to tyle z mojej strony, koniec pitolenia, ja się zbieram do chałupy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A w ogóle to ten, chyba mnie na kanale stówka strzeliła, jak dobrze pamiętam, w subach. Good job, dajecie radę. Nie sądziłem, że ktoś to w ogóle wbije stówę, że ktoś to w ogóle wbije ten kanał, no. Także fajnie, fajnie, dziękuję. Dobra, zmywam się. Na razie. Pik, pik.